momencie wykładamy kserokopię protokołów. Ja przekazuję po kolei, kto jest zainteresowany, proszę się zapoznać. Gdy protokoły wrócą i ewentualnie ktoś będzie miał uwagi, to wtedy zgłosimy i będziemy, będziemy głosować. Tak się w tym momencie przekazuję. Może jeden z tą drugi. Jak najbardziej. Jeden z tą drugi to i wtedy, jak Państwo zapoznacie się, kto jest zainteresowany z treścią tych protokołów, to będziemy, będziemy tutaj nad zatwierdzeniem głosować. Przechodzimy w tym momencie, proszę Państwa, do punktu czwartego, komunikaty przewodniczącego Rady Dzielnicy. Szanowni Państwo, ten punkt porządkowy będzie rozwinięciem komunikatów, które były na pierwszym, znaczy na poprzednim naszym posiedzeniu. Natomiast jak Państwo pamiętacie, to było posiedzenie wyborcze, sporo czasu nam to zajęło, więc też ja już o wszystkich rzeczach nie zdążyłem Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, jak pewne zapewne doskonale wiecie, Rada Miasta przyjęła plan zagospodarowania Podzamcza. Natomiast do 8 maja w tym Rady Dzielnic mieszkańcy mogli takie uwagi do planu zagospodarowania zgłaszać. Ja reprezentując Radę uczestniczyłem w takim spotkaniu dotyczącego zagospodarowania Podzamcza. I tutaj po konsultacjach jako Rada Dzielnicy nie zgłaszaliśmy żadnych uwag do tego planu. Tym bardziej, że jak Państwo wiecie, że te wszystkie, które były złożone, były później odrzucone, ale to jest inna kwestia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zagospodarowanie planu, zagospodarowanie Podzamcza, nas dotyczy tak naprawdę kwestia placu Zingera. I ten uchwalony plan przewiduje tam, proszę Państwa, nowe zagospodarowanie tego terenu. W pierwszej części plan dopuszcza budowę budynku handlowo-usługowego maksymalnie 5-6 kondygnacji. Natomiast w tej tutaj pierwszej części, bliżej przystanku autobusowego, bliżej ulicy, będzie to forma takiego skweru ciągu pieszego z zachowaniem jak gdyby historycznego charakteru ulicy Ruskiej, która tak takim zakolem w tamtej części kiedyś biegła. Także nas dotyczy jak gdyby plac Zingera, natomiast dobrze, że ten plan całościowy został również uchwalony. I tę informację także Państwu przekazuję, że tutaj Rada Dzielnicy w tych konsultacjach właśnie brała udział. Chciałbym też powiedzieć, proszę Państwa, o projekcie miejskim Dzielnice Kultury. Jak Państwo wiecie, różne podmioty mogą składać w tym momencie wnioski na projekty dotyczące działalności kulturalnej. Pierwszy nabór był w kwietniu, między 2 a 20 kwietnia, drugi nabór właśnie trwa między 1 a 22 czerwca. My tutaj, proszę Państwa, jako dzielnica, wspólnie z Domem Kultury Kalinowszczyzna na Tum Idejskiego i pod naszym takim tutaj patronatem, będziemy się w to włączać. Będą składane dwa projekty. Jeden będzie dotyczył różnego rodzaju działań dla seniorów, dla osób starszych. Drugi projekt będzie to, będą to zajęcia dla najmłodszych, dla dzieci, różnego rodzaju warsztaty i taneczne również. Tym zajmuje się kierownik Domu Kultury, pan dyrektor już teraz, tak, kiedyś był klub osiedlowy, teraz jest Dom Kultury, pan Rolikowski, także tutaj też trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że w tej kwestii uda się te środki pozyskać i te działania będą realizowane. Proszę Państwa, też taką ważną rzeczą, o której należy powiedzieć w tym momencie, na pewno pan przewodniczący zarządu w swoim sprawozdaniu jeszcze rozszerzy tą kwestię, natomiast Rada Dzielnicy uczestniczy obecnie w konsultacjach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kalinowszczyzna. Jak Państwo wiecie, przed nami w tej kadencji jest to duże zadanie inwestycyjne i modernizacyjne dotyczące dróg. Dlatego też kilka informacji, Panie Przewodniczący, rozumiem, że będzie Pan później jeszcze o tym mówił, natomiast ja dzisiaj tylko sygnalizuję, bo też jesteśmy na etapie zgłaszania naszych formalnych uwag, także jeżeli w dyskusji później jeszcze jakieś Państwa spostrzeżenia będą, to oczywiście będziemy sobie o tym rozmawiać, żeby to uwzględnić. Też proszę Państwa, Rada uczestniczyła w spotkaniach dotyczących zagospodarowania drogi Bystrzycy. To jest w tym miejscu istotne, dlatego że to są też duże szanse na zagospodarowanie parku Zawielcowa, który od wielu lat jakby staramy się. Jest jednym z punktów naszych założeń do budżetu, ale to też myślę, że Pan Przewodniczący później o tym wspomni. Proszę Państwa, żeby zamknąć ten punkt, chciałem jeszcze gdyby rozwinąć te wcześniejsze myśli z poprzedniego posiedzenia. Tak jak pierwsze nasze spotkanie.
ostatnie kolejne przebiegały, myślę, sprawnie. Tak samo wierzę głęboko, że w tej kadencji ta współpraca również będzie owocna. I proszę Państwa, pamiętajmy o tym jeszcze raz, że my jesteśmy tutaj organem kolegialnym, wspólnie jak gdyby podejmujemy decyzje i stanowiska i mamy ten wspólny cel, którym jest jak gdyby dobro naszej dzielnicy, jak najwięcej inwestycji na terenie dzielnicy, w której mieszkamy. Także to wymaga współpracy. Czasem też, proszę Państwa, wymaga to takiej powściągliwości, jeżeli chodzi o jakieś tam własne jednostkowe ambicje, także i o to też bym prosił, bo jesteśmy zespołem ludzi, jak gdyby, żebyśmy grali cały czas do jednej bramki i działali, proszę Państwa, w porozumieniu. Bo tak jak mówiłem na poprzednim zebraniu, też te wszystkie działania, które my liczymy tutaj, myślę, Pan Przewodniczący, jak najbardziej, na Państwa aktywność jak największą w trakcie tej kadencji. Natomiast jeszcze taka uwaga, że oczywiście to wszystko, żebyśmy sobie wzajemnie konsultowali, tak? Żeby to była synergia tych działań, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś zupełnie samodzielnie na własną rękę jakieś tam działania podejmuje bez konsultacji. Oczywiście, bo to chodzi tylko o to, żebyśmy jak najwięcej wypracowali wspólnie, a nie żeby pojawiały się jakieś sytuacje, które mogą rodzić jakieś niepotrzebne dwuznaczności czy konflikty. Także o to apeluję do zapowiedzenia w tej kadencji. Wzorem poprzednich również ta praca będzie tak wyglądała. Tyle z mojej strony. Czy są pytania do tego, co powiedziałem?